Pore info w sumie, nie? Dzięki, cześć. Dobrze mu piszesz, że mnie nie słychać, nie? Tak standardowo zapomniałem włączyć mikro na tym, na YouTubie. No, a ja się tu nagadałem sam do siebie, jak zwykle. Rzucam standardową zanętę na jezio. Chwilę temu mówiłem, że będzie problem, bo ja teraz próbuję łowić jazia. Jeżeli będzie problem z łowieniem jazia i nie będzie brał, to sobie pójdę na okonia, tutaj na tym. Na komarówce. Tak szybko przeleciałem, to już widzieliście, że też nie mam trofki okonia. Żeby to nie było głupie w sumie, żeby ją zaliczyć. Dobra, jedno na pszenicę, jedno na kukurydzę i to chyba też na kukurydzę, chociaż nosi mnie teraz. Dobra, grochowe chwilę dam. Tu jazie potrafiły na grochowe też iść. Nie wiem ile metrów, 20 dać? Zobaczymy, może coś będzie gryzło. Jakie tu są hamulce? Dobra, trzeba zmniejszyć trochę. Coś fajnego ugryzie, a ja to stracę, nie? Nie wiem, zobaczymy. Ja mam nagrany film, wrzucony filmik już zrenderowany, czekam na HD i teraz tam wisi dla wspierających na głównym kanale z polowania na amberku. To fajnie znowu kolorki dało na tym, na 83. Największy, prawie 20 kg miał duszek. Fajnie, fajnie. Coś tam brało. To się okaże, co tu wzięło na to grochowe. Też leszcze bywają, tylko że nie rzucałem nigdy na 20 metrów, tylko bardziej na 15, 16. Czasem się na 12 łowił. Leszcz. A się okaże, że ogarnąłem spot na leszcza. Na komarówce jestem. 87, 87. No tak klasycznie tutaj w tym miejscu na H4. Ostatnio próbowałem łowić jazia tu i jazia tu. Tu mi jakieś wychodziły, ale to było tam, nie wiem, z 5 sztuk w noc, w dzień chyba cały. Cały dzień było 5 sztuk. Generalnie tragedia. Znowu wzięło coś na to grochowe. Chyba jak wędkę podnoszę, dopiero się jakoś psuje. Nie lubię tej mgły. Niby daje fajny efekt, ale kurczę, jak się na nią świeci. Kolejny leszcz. Dobra, to ja daję pod leszcza te 16 metrów. Skrócimy trochę z 20. Zobaczymy. Że on taki jest, a tu zapalę jakieś lampy, wyłączę to, o, może będzie lepiej to widać. Rybki, rybki, rybki. Pszenica. Założyłem pszenicę, bo tak jeszcze jak była stara komarówka kiedyś tam lata temu, to na pszenicę się łowiło jazie. Ale to bardziej napierdziela jak jakiś karp.
Dalej mały leszczor. O! Ktoś tu wyciągnął tego jazgarza trofkę teraz. A jak tu wyciągnął jazgarza trofkę, to znaczy, że jazgarze wróciły tutaj na czerwonego robaka. Na ile łowiliśmy? 8-10 metrów? Coś takiego. To jest jaziu. Jazik na kukurydzę. Malutki. Tam 22 metry. A pszenica co? Nic? Fajnie. Co tam, co tam, co tam? To Tomasz, co tam? Jest to jakiś pomysł. Po prostu wiesz co? Nieraz jak ten. Nieraz klikam sobie nagrywanie materiału, to wyłączam wtedy ten, nie? Dlatego. No, wzięło coś na pszenicę. Trofkę jeleca masz. No to ładnie. To jest zawsze jakaś kaska. A ja wam o. To co mówiłem? Jaś na pszenicę. Da się jazia na pszenicę złowić. Da się złowić jazia na pszenicę. Też damy 20 metrów. 22 wrzuciłem. Co ja chciałem mówić? Na 120, 120 na krętym strumyku są ten jazgarze, nie? Na 120, 120 są jazgarze. Całkiem prawdopodobnie, co ja zrobiłem? Całkiem muszę odłączyć myszkę. Całkiem prawdopodobnie, oj, ładny eksp. Całkiem prawdopodobnie są też te nakrętym, no 120-120 są jazgarze, ale sirotki prawdopodobnie też. Ale jak dacie na przykład sobie czerwone robaki, a to wiadomo, że po tych jazgarze będą, ale możecie dać sobie koniki polne i wchodzą wtedy większe klenie. 8-10 metrów. Ja myślę, że dałoby się trofkę wyhaczyć. A też w ogóle jak biorą tak, to można byłoby pomyśleć. No, sirotki drogie, dobra. Zmienimy przynętę pod tego. Pod tego. O, parogowe dam. Można byłoby pomyśleć o jakimś spinningu też tam, nie? Jeżeli tak biorą. Co bym się nie zdziwił, jakby siadł jakiś tamten. Jakiś fajny klen na spina.
Jeszcze trochę nagrywałem zawsze tych spin-off na krętym strumyku. Może trzeba było wrócić, może trzeba było poszukać jakiegoś okonia. Z okoniem nie było jakichś tam dużych problemów. Zawsze te wszystkie ciemne obrotówki. O, cześć, cześć. Co tam? Chiny wyciągają? No oczywiście Chiny wyciągają rekordy tygodnia. Byń gorzej, bo co kto inny mógłby wyciągać rekordy tygodnia? 7285. Na pomoście. No i lecę. Jak były te świąteczne wyzwania, kurczę. Człowiek się namęczył, żeby to wszystko porobić. Na mięsko. Teraz też wyciągnął na mięsko. A ja dzisiaj wyciągnąłem znowu tam na tym spłociowca, co ostatnio na tym, ile to było, 9,5? Czekajcie. Nie, 9,8,105? Na Wulkowie. To wyciągnąłem takiego ponad kilogramowego węgorza i wyciągnąłem sporo miętusów. W sumie jedna ryba na 1 minutę, bo stałem krótko tam i wychodziły miętusy, wychodziły na żaby, wychodziły na jazgarze, bo właśnie bo byłem chwilę na tym krętym strumyku, miałem ileś tam jazgarzy, poszedłem sobie, a mówię na żywca. I one dzisiaj ładnie te miętusy wychodziły na żywca jazgarza. Smakowało im. Dobra, na którym ja jestem kącie teraz, bo już się gubię. Na tym takim spinningowo i gruntowym zrobionym pod małe ryby. Dobra, lesztówkę moją. To tak, tu w sam raz jest okonie i w sam raz mógłbym się nawet pobawić tym weksilarem znowu pod okonia. Żywca na Białajce? Tylko co tam na żywca łowi? Ale co, mam łowić żywca czy łowić na żywca? Coś wziął na twarogowy. Na żywca? Można było popróbować, tylko pytanie, co tam by brało na to, nie? Ale te jazie są anemiczne, ja ci nie mogę. Teoretycznie ta ryba bierze, a w praktyce to człowiek siedzi i czeka. Nie wiem, czy się w nocy na tą rybę najlepiej nastawiać, czy kiedy. Cześć, cześć. Na żywca na białorybice. Z tą ukleją, nie? Ona mnie nie lubi. To jest najgorzej właśnie na żywca, nie? Że trzeba się ustawić, przynajmniej dobę jedną się ustawić, a może i 2 doby i pokombinować sobie za żywcem i wtedy iść na jakiś spot i liczyć, że będzie coś brało. Cześć, cześć. To jest ten problem, kurczę. Już raz się, czy 2 razy tak nastawiłem, mówię, a idę na białą rybicę. W sumie miętusy mi tylko brały. A jak się nie ustawiłem na białą rybicę, to mi przez przypadek brała. Normalnie cuda, nie?
No, ja widziałem, jak na żywca sobie fajnie łowią. Takie małe żywcyczyki sobie pływają. Okonki fajne wchodzą. Coś wzięło, nie? A ja w ogóle nie zwracam uwagi, po co, nie? Niech sobie tam pływa. Co wziął na to twarogowe? Znowu będzie leszcz? Znowu jest leszczyk, ale teraz wymiarowy i to na twarogowe jest. Co mam myśleć o tym? Dosyć klasyczna sytuacja. Z w ogóle trochę. W sumie nawet bardziej niż trochę, nie? Chore. Ale się czerwono zrobiło. Chore, bo leszcze biorą tutaj na tej komarówce na twarogowe. Gdzie ktoś będzie miał na pierwszych poziomach twarogowe ciasto, no? Skąd to ma wiedzieć w ogóle, żeby na to próbować? Ja. 2 gramy, tak? O, ładnie, gratki. Taki to już jest fajny, nie? Dobra, idę z tych jazi, bo to bez sensu. Chciałem zobaczyć tam, gdzie te okonie łapałem, bo może tam będzie lepsza sytuacja. Bo to jest za nudno. No ja dzisiaj wyhaczyłem prawie 20 kg. W ogóle sporo mi karpi wchodziło. Tam za o 18 jakoś ten film wjeżdża. Jest chyba już widoczny na YouTubie, ale w dobrej jakości będzie 18, coś mi się wydaje. Dzisiaj trochę inny konflikt niż ostatnio był. O, tu się tak zaczepia. Co to, ja nie wiem. Oni coś porobili, kurczę, z tymi. No, jakieś zaczepy była pało non-stop. Tak nie było, nie? Tragedia jest. Strasznie mi to irytuje. To prowadzenie linki. Przecież to nie wiem, tam było coś w update'ach opisane, jakieś w tych patchnotach, jak zmieniali coś. Nie, nic ja nie kojarzę, żeby coś zmieniali z zachowaniem linki. Razu jednego było napisane, że coś poprawili,
Bo było źle i było faktycznie źle. Ale gdzie to widać naprawę? Dobra, wywalamy tego. To wywalamy tu. Ile jest ostatnio? Chyba 10 metrów tu łowiłem. Może wyjdzie tu trofka o konia. Przynajmniej to byłoby ciekawe. Ciekawe, czy dalej działa. A tu boczny trog dam chyba. Niech się majta. Nie no, wątpię, żeby coś takiego zrobili. Czekać to może na jakąś inną ciekawą grę wędkarską? Nie wiem, czy coś się zrobi. Kiedy miała być premiera tego Professional Fishing, co testowałem wtedy? W kwietniu ostatni jakiś tam patch był, aż sobie wbiję na Steama i zobaczę, czy tam coś się zmieniło. Kiedy live Senglera? Można coś pomyśleć, nie? Na pewno chętnie bym sobie odpalił te, porobił te misje Hiszpanię. Miałem lecieć robić misję w Hiszpanii. Miałem kontynuować Norwegię. A teraz można byłoby pokombinować, bo ludzie mają z Afryki. Kurczę, a jutro jest czwartek już. Byłoby da jakieś info dać tym, kto nie wie, żeby sobie tam z Afriko to kupił, nie? Szkoda nie brać. Dobra, jest fajny okonek. Jak na pierwszego, pierwsza ryba, to fajna ryba. Ja się tak zastanawiam, czy tu coś kombinować nad jakimś tym jeszcze spinningiem. Czy tylko grunty leżeć mają. Czy pobawić się spinem. To tak jest, gdzie ona mogła uciec? Jak głodna, to będzie gryzła, no. Ja się będę stresował. Myślę trochę nad spinem i zaraz chyba coś tutaj. Coś tu zrobimy zaraz z jakąś wędką. Tylko bym wziął to i teraz nie wiem, czy wacusiem? Wacusiem się pobawić? Ten, angler. To się tak samo nazywa jak ten? Jak Hunter, czyli Call the White. I wtedy ten. Tylko nie Hunter, tylko Angler. Mi się wydaje. Na Epiku jest dostępne teraz. Nie wiem, ja specjalnie chyba stówę wydałem, żeby to grać, nagrywać. Wszyscy się napalali, jak to miało wyjść te 1,5 roku chyba temu, bo to na we wrześniu wychodziło 21
22. Wszyscy się napalali, że będzie jakaś fajna konkurencja dla Ruska, a poszły takie opinie, że w sumie padł temat. Później w ramach rekompensaty dosyć szybko wprowadzili rezerwat tą Norwegię. I w ramach rekompensaty ludzie to dostali, ci co kupili sobie podstawkę. Woda strasznie wyglądała na początku, teraz dosyć mocno to poprawili. To była całkiem ciekawa gra, zupełnie inna, nie? Bo właśnie te rezerwaty lata się po tym całej okolicy. Na początku proponuję sobie pochodzić i robić te misje, żeby dostać kasę i expa wbijać. Jak się expa wbija za darmo w zasadzie robiąc te misje, nie trzeba łowić. Czyli ty chodzić po mapie, zwiedzać i odwiedzać sobie miejsca na mapie. A właśnie, ale to są tam też te wyzwania takie z tablicy na ryby. Wprost pokazuje, gdzie pójść, jaki dany gatunek złowić. To warto sobie tam porobić. Wtedy jeszcze się dostaje expa punkty i dosyć szybko można sobie ten level tam ponabijać. Wtedy można sobie kupić chyba lepsze przynęty. Przydaje się to. No, okonki dobiorą ładnie. Ciekawa zabawa. A w Hunterka też. Hunterka zagrałem 2-3 odcinki, sobie nagrałem, miałem nagrywać dalej. To u mnie to wiecie, jak to jest zawsze, nie? Cały czas obiecuję sam sobie, nawet nie wiem, mówię tylko sobie, obiecuję, że sobie pogram w coś innego, ale to jest najpierw spot nagrać, znaleźć tyle czasu, żeby sobie spot nagrać, i później, jak już nagram spot, to już kończy się czas. No musiałbym sobie stwierdzić, że teraz, o teraz, jak mam ten czas, który prowadzę transmisję, to no nie robić tej transmisji, tylko ponagrywać materiał jakiejś z innej gry. Coś tam, coś pobiegam na tym drugim kanale moim. Mass Huntera. Dwa odcinki chyba. Jak sobie biegam i się uczę, co tam, jak tam robić w ogóle, nie? Już tam zaczynałem powoli trafiać, nie? Gdzieś tam z dystansu jakiegoś fajnego jelenia ustrzeliłem. Jakieś dziki mnie atakowały. Ludzie bzika na punkcie tej gry też mają, nie? O, gratki, gratki. Wam siadają te raleczki, lufalki, nie? Ładnie. Tutaj lanek, jakiego je siotra machnął, tam chyba 90 miał, czy 80? 80 ponad. Dzisiaj dopiero do niego dochodziło, że to była nie tylko trofka, tylko jeszcze bydle takie, nie? Co tu założyć na tego okonia? Ja się zastanawiam, czy to w ogóle prowadzi cały czas, czy dźgować.
podbite punkty na jigowanie na tym kiju. On ma 3 punkty chyba. On do jigowania, do Teksasów, do dropa, do Karoliny, do Packów. Pojechane ten kij jest. Tylko problem, że ma ciężar wyrzutu 4 gramy. No ale to ULK. Musiałbym więcej wackować na dońcu tym. Też może byłoby ciekawe. Jakby to rzucać tutaj. Ale który ten na tym, tam na rzece czy na oczku? Chore jest to, że on w ogóle dalej działa. Ten na rzece, na 141. No. Ale to chore, że to dalej funkcjonuje tak naprawdę. Dobra, zobaczymy na Wacusie. Tyle czasu, żeby to działało. A na którym archi? Na jeziorze czy na tym, na archipelagu? Archipelag. Nie, ja próbuję to nagrać od dawna. Tak samo dzisiaj myślałem coś o Wolkowie, ale kurczę, żeby trolling jakiś nagrać. Słabo jest, no, kompletnie nie mam pomysłu, nie? I chęci też, bo to kiedyś się tam mówił, no to nie, przecież to nie było jakie, nie wiadomo jakie kokosy, no bez przesady, żeby tam zarabiać, no co to jest, w godzinę 600, to nie jest jakoś olbrzymia kasa, ale żeby teraz zrobić 300, to bez sensu iść tam, próbować to nagrać. Słabo, słabo, denerwuje mnie to strasznie. A oni to przecież już rzekomo poprawili, nie? To jest to poprawione, że mniej się boją silników.
No właśnie, a dużo ludzi tak właśnie zaczęło rzucać. Ja pamiętam kiedyś się łowiło to. Słyszałem, że ustawiają klips 15, nie? Teraz coś słyszę o 20. A jak ktoś łowi multiplikatorem, to w sumie to mu nic nie daje, bo i tak klipsa tam nie może ustawić. To o czym mówimy? Tak jak to. Ktoś mnie ostatnio pytał o ten, o to, czy się tą echosondą sugeruje, nie? Nie wiem, czy to jakikolwiek ma sens. Ja czasem na tym, na Quori, na tym też pewnie archipelagu, ale na Quori częściej ostatnio nagrywałem, albo próbowałem nagrywać. To też się zdarzyło, że zapomniałem zamknąć, nie? Później patrzę, jeszcze takie małe gówno tyle czasu zwijać. Nie wiem, tak echo sonda to jakoś dziwnie, naprawdę. Właśnie muszę zobaczyć, czy są jakieś czerwone wacki. Tak się czasem zastanawiam z tą echosondą. No jeszcze ta ryba nie musi tak brać, nie? Ale jak płyniesz i widzisz, że ona tam pływa na 4 metrach, to można byłoby się teoretycznie sugerować, na jakiej głębokości ta ryba jest, nie? I wtedy można byłoby myśleć, żeby dostosować sobie jakąś przynętę. Bo woblery schodzą na różne głębokości przecież. Jakiego wiesz, to mi się sugerować w ogóle? Wacki, tu są wacki. Takie coś jest. Oko nie jest taki głupi, że ona to bierze? O, to jest jak robaczek bardziej. Synu, chowaj wadka. Ten to jest gruby. Taki różowiutki, dobra, jakiś ten wackowy. Jak wackowe wyglądają? Wackowe są w... Co to jest? To są wackowe. Jakiś wackowy, lekki hak. Wszystkie są leciutkie w ogóle. Ja od tego. Od 40% miałem już pianę, nie? Już nie, mówię nie. Nie wyrobię. Nie wchodziło wcale. Chłopaki zawsze podchodzą i podają jakiś tam model właśnie z tych pilkerówy, że ona na 40. Sorry, co ja mówię, że ona ma 5% tego do gruntu punktów. Ładny okonek. Znaczy co ja, jakiego gruntu? Do morza 5%. I on, warto ją mieć na początku.
No fajny ten, nie? Fajny okonek. Takiego w ralu wyhaczyć już. O, albym to zjadł. Ty, czajnik, ty nie masz przypadkiem wolnego tego? Suba z tego Twitcha? A to dziwne, że Twitch tobie laguje. Ja to jestem dobry pasożyt jednak. Dobra, to będę machał wackiem dalej. Ja już miałem ten S i taki ten. Taką wściekłość, jak wbijałem, to może te właśnie te 5% od tych 70, tak, że tylko wchodziłem na happy hour i dobra, robię to happy hour i wyłączałem to modo, bo już nie. A tam chodzi 01, 02 na godzinę, nie? Nie wiem, czy ty masz premkę. Ja specjalnie wtedy premkę kupiłem. Wobec tego to. Wtedy, tylko że już jak się już ma. Te dziadowskie skrzydła to już jest. To już jest pust. A ten. Rozdzielczość masz na fullu, nie? Odpaloną. No. Tak chciałem powiedzieć, że pewnie ja mam na Twitchu, nie jestem pewien, że mam 1400p, ale mam tam. Albo 1400p, albo 720p. A co, nie ma tego? Nie ma pośrednio 1080? Sensu. Na YouTubie na pewno jest wybór, nie? Jeszcze jak miałem 3060, to na Twitchu miałem Full HD, a na YouTubie miałem też chyba Full HD, ale jak chyba mam 4070 Ti, to tam lecę jak mogę. Jest różnica w tym obrazie transmitowanym. O, cześć, cześć, dzięki za followka. Nie ma co się tym denerwować grą mnie. Chociaż to strasznie irytuje. A, najlepsze, że ten. Że jak tylko zostałem trochę dłużej na tym morzu, to potrafiło dać 0,2 na jakimś gówno rybie, jakiejś brośmie 500-gramowej, nie? 0,2 punkta. 0,2%. Taka gra, nie? Na gruncie 95%. I ostatnio na którym to koncie? Nie, no na gruncie to głównie łowię tym. Tu mam 100% na limesie, na trzecim koncie mam 80 parę czy 90 tam. Tam też ostatnio weszło coś. A który poziom masz? Dwudziesty trzeci. A co ty byś chciał łowić na 24 poziomie? Czekaj, co to? Tasurę byś chciał iść? Tasurę byś mógł iść w sumie. A tam by było co? Z tym expem to tak się nie spiesz, nie?
Czy z expem? Exp sam wejdzie w sumie. Jak będziesz miał sprzęt i będziesz łowił, no to. Miałbyś sprzęt, to możesz iść na niedźwiedzia. To tam 300 tysięcy na premce, na happy hour, na tego. Chyba dalej działa. Co ja nagrywałem? Mango. 55,31 i 55,63. Na niedźwiedzia nie masz czego. A jakiś spinning lekki czy coś? Może lepiej na tego iść. Na lipienie pstrągi. A w nocy na leszcze. No. Wczoraj miałem transmisję. Wczoraj to było? Co dzisiaj jest? Przedwczoraj. Te leszcze, co wrzuciłem. Chyba 15:38. O, cześć, cześć, Jacek. Jacek nauczy mnie na tego mówić na wacki. W ogóle, co się stało? Czemu to jest w lewo przesunięte? Wackiem się bawię. Okonki próbuję łowić. Tylko, że to kurczę basy i ciosy łowić to trochę jest zaangażowania, nie? Nie wiem, na baty jakieś czy coś. Jakieś można byłoby kupić ULki na tym. Te UL-e na dońcu właśnie. To może, ale to jest ryba na dzień. I w ogóle to jest trochę machania. Ja nie wiem, czy to tak, żeby dobijać. 300 tysięcy expa. Nie wiem, zacznę robić konto spławikowe, no to tak, nie wiem, może zmienię zdanie, nie? Jakbym Kaziem był Jacek, wiesz, to bym może tego. To może bym myślał o żywcu, o konia, ale tak nie, nie. Chociaż na co bym jeszcze iść o koniem? Na Miętusa, nie? W sumie. Miętus też lubi to. No nie wiem, kiedy na Kaziak wejdę. Byłem na Kaziu dopiero co film nagrałem, jest. Za 17 minut będzie premiera na tym, na głównym kanale Samberka Spot. Tam on już jest udostępniony dla wspierających, chyba już jest w HD. Tak mam nadzieję. Nie, z tego, z 83. 132 może sobie pójdę. Tak myślę. Ale to ten, mówicie, że na Dońcu jest gdzieś, to mogę iść nawet na tego Dońca z siebie pobawić, jak chcecie. To się wackami pobawię. Tylko, że kurczę. Martini, Fisher, basy? A to na jakieś głupie? Ja tam na obrótówki łapałem najczęściej. Albo właśnie jakieś próby łowienia na wacki. A na Tini Fisher to nie. Właśnie ciekawe, ile mam tych żywców. Jak tu Jacek mi wspomniał o żywcach, nie? Gdzie ja wchodzę? Whitefish. Dzisiaj sobie robiłem, ale robiłem z Jazgarza i byłem na tym właśnie, na Wolkowie.
biłem jakiś procent. 75% biłem. Warto porobić. Mogę jeszcze nockę i zapolować na Folkowie, na Miętusa dużego. A może tutaj da jakiegoś tego. Może tutaj da jakiegoś konia jeszcze. Teraz powinien wieczorem brać. Nie umiem prowadzić tego wacka. Wiem, jak basy łowiłem. Ustawiałem jakąś prędkość typu 20, no i się kręci cały czas. 20, 22. Ale o konie? A to mogłeś dać o konia. Rzadki okaz na o konia to jest dobre na tym, nie? Na krętym. Ale ja wiem z tym. Ja wiem właśnie, że ten, że Twitch blokuje słowo wacek, nie? Ale mieliśmy dodane chyba do tego, do wykluczeń. To jest z moderatorów kiedyś to wykluczył, z tego co mi się wydaje. Ja się dzisiaj małymi rybkami bawię. Wacka wyciągnąłem i macham. No, taki długi jeszcze w ogóle zwijany na korbkę, nie? Nie wiem. Chyba pójdę na Wolka rzucić jeszcze nockę. Zobaczymy, czy na okonie Miętus wejdzie. A może jakby jakaś trofka wpadła. Tylko, że jak trofka suma przyjdzie. I wtedy pójdę chyba na Dąca. Już więcej bym chyba na spinningowaniu, na jigowaniu złapał ryb. Ja nie wiem, czy tego boli. Kto tam wie? Zmieniam, kombinuję co chwilę. Nie znam się na tym. Taki hak duży na ciosy, dwunastkę? Ja nie wiem, czy jakąś tam osiemnastką nie łowiłem. Ale to bardziej chyba na muchę, jak łowiłem. Ryba agresywna jest, nie?
Już nie wiem, co założyć. A mówię na czerwone losówy, no to na co powinno brać ogonia, co? Jakieś pytania? Tak myślę, że na jakieś czerwone wacki, nie? Na 9805? Tam, gdzie ostatnio wstawiłem spota. Na morzu 99 kosztuje łódka na godzinę. 180 na dwie. Ostatnio sprawdzaliśmy, to pamiętam. Ktoś mnie pytał. Bo ja w sumie nie zwracam uwagi na koszty. Na 3 godziny nie wiem. Zaraz Jacek biegnie tam. Zobaczymy, co siedzi na tym zestawie i idziemy tam. A, bym musiał iść te okonie chyba sprzedać tutaj na spocie. Dobra, to idę sprzedać to. Zaraz zobaczymy, czy to coś jeszcze weźmie. Czy się zatrzymały te okonie coś? Nie, Mati. Co robią z tym blokowaniem ostatnio? Dobra, to idziemy od razu na wulkownię. Nie pytajcie. Aż mi szkoda tych jesiotrów, które tam siedziały na zestawach. Z 200 potencjalne tam poszły. A tu 63 srebra miałem. O, tu Jacek, tu. Milioner, nie? Sto pięć, dziewięć, dwa. Co ja gadam? Jakie 95, 105? 105, 92. Generalnie spoko by było, jakby kawiarnia była, nie? To się fajnie ustawia pod takie ryby, jak ja teraz byłem. Bo tak to nie bardzo. Jacek tu zaraz coś wyciągnie. Węgorz też tu jest. Ja zobaczę z tym okoniem. Chyba Miętus też lubi okonia. Z tego co pamiętam. I to tak bywa, tak ryba na minutę. Jak się dobrze odpali. No tu jestem, jak coś tu. Na Miętusa. No i może też węgorza. Żabę lepiej nie dawać, bo wchodzi ten szczupak głupi. Już sprawdzałem rano. W ogóle jak tak wchodzi szczupak, to trzeba było posprawdzać go tutaj ten 10 metrów, 9, 10 metrów. Trzeba było posprawdzać tutaj spinningiem nawet, nie? Jak mu się tak żab chce.
Czy na ten środek bierze, czy pływa tak? Coś tam się dzieje chyba. To mocne luzy robi. A na co kasa ci potrzebna jest? Na co zbierasz teraz? Coś tam wzięło. Co to takiego małego? Mentos. Nie mógł być większy? Nie. To zaraz wam zacznę dawać stare jazgarze jakieś. Tam to jeszcze z rana. Nie wiem, czy on na oko nie brał, ale chyba brał, nie? Cześć, cześć. Chyba brał na oko nie, ten miętus też. Cześć, cześć. To tam u was w ogóle, co? Na okonie? Tak jak ja tam łowiłem, nie? Nawet można jedynkę spokojnie dać rusówkę, żeby łapać pod trofkę, ale tak, jakby się chciało hurtowo, to tam można podżywca. To tak jak łowimy jazgarze, czyli osiemnastki, dwudziestki, czerwone robaki. Dziesiątki to już będą duże okonie wchodzić na czerwonych robakach. Wtedy nawet rosuwy nie trzeba mieć. Ale pod rosuwę to jedynkę raczej. No i tak tam brały takie fajne nawet. Ale ja myślę, że czajnik sieci płoć znowu na surze. Bo tam na tej komarówce, co przed chwilą byłem, to myślę, że ten, że tam trofa spokojnie jest w stanie siąść o konia. Może sobie też tam sobie postoję chwilę. Tam był ponad kilogramowy, nie? No tam chyba 10 metrów miałem teraz rzucone. No może właśnie 8. Dobrze byłoby dać. Pobawić się na kijach na trochę inne. Na każdym kiju dać trochę inne metry. Ale chyba ten największy siadł na tego, na boczny trok. Na mięsko coś wziął. Tu już jednego węgorza miałem ponad kilogramowego. Dzisiaj ostatnio jak to nagrywałem, to miałem ponad dwa chyba. A tego okonia przerzucę, bo on tutaj nie wiem. Mam wrażenie, że przy brzegu pływa. Wątam tam dalej. Tam ciebie chcą zjeść.
Nie wiem, czy wykorzystasz te 30 metrów w ogóle. Jak będzie coś takiego dużego, co ci będzie uciekać, to nie wiem, czy to coś da. Do rana posiedzę, czyli jeszcze 15 minut. Zawsze tak. Nie no, będzie tak, dobra. Bo już mi syn mówi, kiedy kończę. To dzisiaj krócej będzie. I sobie posiedzę do rana w grze i kończę. O, tak z 15 minut posiedzę. Bo już synu chcę, żebym posiedział w nim. Jak będę mógł, to może się jeszcze się odpalę. W ogóle teraz już tam, powiedzmy, będą dni wolne, nie? Jak jutro. Jutro też będę miał chyba możliwość się odpalenia normalnie transmisji sobie. No bo ten. Bo on też nie ma lekcji. Nie ma zajęć dodatkowych, żadnych niczego. Czy mógłby wziąć, mógłby coś wziąć do tego konia? Fajnie by było. No w ogóle kiedyś więcej łowiłem na ukleje. Jeszcze tak 10 minut. Ktoś gryzie chyba. Ktoś tu atakuje. Ładny miętowy. Zobaczymy, nie? Bym się chętnie odpalił. Jakbym miał okazję.
miał okazję, to odpalę. Ten okrętek pływa, czy coś go gania? Ja chyba żywca nawet teraz nie zmieniłem, nie? Ja rzuciłem takiego zdechłego jazgarza. Cześć, cześć. To był taki zdechły jazgarz, tak jak teraz zresztą. Właśnie, jak ktoś się chce wypstrykać z tych żywców martwych, to no, polecam, nie? Lepsze to niż takie miętusy po 400 gram na mięso, które się kończy. Ale co na 34 może? A nie wiem, czy będę tutaj na tym koncie grał. Może, po co mi to? Tak planowałem, że może pójdę, ale jako wyprawa taka 5-godzinna, jak się będę nudził, żeby transmisję zrobić, nie? To konto je. To konta kurt jest pod te, pod żywce, żywce, leszcze, liny, węgorze. Spinning. Trzecie konto mam pod głupie karpie i ten. I łowienie. O, coś lepszego. Może 4 będzie miał. I łowienie batami. Teraz tam będę próbował robić. Jak na głównym koncie mam morze, to po co mi tam iść? Nie, 3,5 tylko. Nie do nas takie zdechłe jazgarze. Zawsze się śmiałem, że miętusom to nie przeszkadza, że on zdechły, nie?
Cześć, cześć. Miętuski. Miętuski, może węgorz, jakby był, ale gościa nie było teraz. Dzisiaj go rano miałem. Jak ostatnio, jak tu byłem, nagrywałem, to też miałem tam jakiś tamten, jakiegoś węgorza. Jacek tu wpadł, mówi, że złowił kilka takich po półtora. Zobacz, mi wpadają takie po te, nie? Po 3,5. Jakby się ustawił, bo że tu trofe da, co? Trofy tu są? Jak to w rekordach wygląda? Wolkow. No, to są trofe, nie? Dobrze celuje w Okonia. Czyli na Okonia też ludziom daje Mentus. Można byłoby postać, no ten spot daje dobrze Mentusy. Z 10 na dobę na. Nie, przez nockę 10. Na dobę pewnie więcej. Już nie wiem, mi wziął na takim przyponie. Tu nie, w ogóle nie mam przyponu. Tu mam ten przelotówkę i linkę 5-4 kilo. Jakby mi tu wziął, kurczę, taki 12-kilogram wymiętos, to bym myślał, że to mnie wozi jakiś sum. Zresztą kiedyś to nagrałem, jak mi spierdzielił, mnie pogonił. Jeden mi uciekł, a drugiego goniłem tam przez most, tędy tu, i tam gdzieś go wywlekłem na brzeg. Już mu nie dałem odpuścić. Mówię, będzie pod nagranie. Co było głupie, ale dało się. Ja sobie tu wrócę. Muszę sobie wrócić na ten spocie, nie będę miał czasu. A będę coś tam robił przy komputerze sobie. Muszę wrócić na te spoty i spróbować złowić coś dużego, jakąś trofę albo coś bydle jakieś. Na żaby u ciebie cisza. No, za chwilę będzie taka godzina, że wpadnie ten. Że wpadnie zaraz szczupak na żabę. O, mało brakło. Od piątki są te. Piątkę chcą tutaj, kurczę. Nie, już kończę. Ale teraz kończę. A może później się odpalę. Zobaczymy, jak będę miał warunki, żeby się odpalić, to się odpalę. Przejdź, bo synu chce, żebym przyszedł, posiedział z nim, się pobawił. A jak synu prosi, to trzeba to zrobić. No i pewnie się skończy tak zabawa, że będę musiał z nim w Robloxa grać, nie? Ale dobra. No, a tu słyszę, że ogień wpadł fajny na 8 klips. To ja sobie będę musiał ten później zobaczyć, spróbować nagrać na 8. Jeszcze dograć. Może złowię trofkę. Czyli można byłoby zaliczyć tą trofkę o Karasia, co ja mówię? O konia tam na komarówce. To byłoby spoko. Nie mam, a byłoby pod nagranie. No i tu może tego Mientusa. Coś się ostatnio mi tak właśnie kręci, żeby coś tutaj jakoś coś złowić. Coś złowić większego. Żeby już zaliczać te ryby też przy okazji. Co są wymagane tam. Do każdego łowiska. Dobra, to narka wszystkim.